Jak to, że pan burmistrz wydał zarządzenie, stworzył dla pani Kruszczak stanowisko pracy, żadnego przekonkursu ofert nie zrobił. Panie burmistrz, muszę pana uspokoić. Ta rada pytała pana burmistrza, na jakiej zasadzie jest otwarte te centrum i ile nas to kosztuje. Przecież oni kradną. Jest, okay. Proszę o spokój. Jest nawet, gdzie pani Kruszczak sprzedała prawdę, którą napisano, że dano. Jeżeli pan burmistrz... Jeśli wy wiedzieli, o czym mówimy. Do 31 grudnia 2007, czyli do Sylwestra, gmina była w ten sposób zorganizowana, że miała burmistrza, zastępcę, sekretarza, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć referatów i jedno samodzielne stanowisko pracy. Od tegoż Sylwestra gmina ma już dwa samodzielne stanowiska pracy. Ano to jest właśnie pełnomocnik do spraw społecznych. Znajdziecie to państwo w załączniku numer 2. Do regulaminu organizującego Urzędu Miasta. Czyli jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Teraz, żeby było dalej. To nie jest tylko pensja dla tej pani. To jest tak, jak powiedzmy, można porównać z USC. Całe oprzyrządowanie musi być. Bo teraz przeczytam państwu, pewnie też nie wiecie, jakież to pan burmistrz w punkcie 30 tego schematu przydzielił dla pełnomocnika do spraw pani Kruszczak. I czytam po kolei. To jest tak, organizacja zbierania danych, organizacja i dystrybucja danych, udzielanie pomocy prawnej, współdziałanie z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność o podobnym charakterze, składanie burmistrzowi rocznych i miesięcznych sprawozdań z realizacji zadań, pełnienie dyżurów dwa razy w tygodniu w celu udzielania pomocy materialnej, współdziałanie z sołtysami, prowadzenie stosownej dokumentacji. Pytanie, czy mógłby pan się w ogóle ustosunkować? No, czy akurat tacy współpracownicy są panu potrzebni? No, znając już, to już nie od teraz, bo dużo wcześniej było w gazetach pisane na temat rodziny tej pani i jej synów. Czy to są akurat odpowiedni ludzie, którzy mają się zajmować u nas ludźmi starszymi, biednymi? Jeżeli będziemy w kategoriach mówić, czy prawdą jest to, co mówi ulica, to oświadczam. Nieprawdą jest, że pan burmistrz chce tam panią Kruszczak umieścić. Nieprawdą jest, że mąż pani przewodniczącej wystąpił o przekazanie na darmo przychodni dla niej. Nieprawdą jest, że pan Rybakowski chce wziąć za darmo park miejski. I nieprawdą jest, że pan Kopański chce przejąć świetlicę Wrocławia. Proszę państwa, to wszystko nie jest prawda. Ale takiego pytania nie było, było jedno konkretne. Ale nie, no bo to no. Zajmujemy się tym, co mówi ulica. No ja powiedziałam, że to jest tamta. To ja chcę konkretnie się pytać. Zaraz. Jeszcze jednocześnie odpowiem na drugą część pytania. Współpracowników dobiera burmistrz z pełną konsekwencją. Wszystkich, którzy tu są i których tutaj nie ma. Jednak pan burmistrz zweryfikował swoje stanowisko odnośnie zatrudnienia tej pani, bo jest tyle mieszkańców w Wolinie, którzy są bezrobotni, biedni, którzy całkiem śmiało mogliby się zająć tego typu działalnością, jeżeli w ogóle jest taka potrzeba. No i również, żeby przeanalizował swoją współpracę z panem Puszczą, który jak ma swoje Świnoujście, jest tam radny, to jest zawsze coś pożytecznego robić, a nie tylko wygłupy typu rozsypywanie makaronu, mąki, notabene tej, którzy ci ludzie tak biedni potrzebują, to się marnuje na korytarzach urzędu.